W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda sprzętowy firewall. Jak wszyscy wiecie, większość z Was posiada lub instaluje czasami tak zwane firewalle programowe, na przykład Komodo i tak dalej. Ale w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda sprzętowy firewall. Sprzętowe firewalle są popularne w sieciach bardziej korporacyjnych. Ten firewall, który Wam pokazuję, jest to dość stary, produkt, ale czegoś chciałem Wam pokazać, od czego ja wiele lat temu zacząłem swoją historię, ogólnie z firmą Cisco i tak dalej. Możecie robić certyfikaty na te firewalle i tak dalej. To jest firewall firmy Cisco, PIX 501 Firewall. Jak widzicie, Cisco System, tak? Posiada on charakterystyczne, tutaj widzimy diodę zasilania, VPN tunel, czyli można łączyć się z komputerów do sieci za pomocą VPN technologii, czyli można korzystać, tak jak moglibyście ze zdalnej lokalizacji na przykład wchodzić sobie na własne pliki i aplikacje we własnej sieci. Tu oczywiście diody łącza i oczywiście 100 megabitów na sekundę, tutaj mamy prędkość. To jest starsza wersja. Teraz Cisco wprowadziło, znaczy może nie teraz, już od 2005 roku Cisco wprowadziło ASA, Adaptive Security Appliance. To są ulepszone wersje właśnie PIX-a, które mają lepszą moc obliczeniową i tak dalej. Ale chciałem Wam pokazać w tym odcinku, jak wygląda taki firewall. Tutaj mamy wyloty powietrza i wyloty. Tutaj mamy tył. Tutaj mamy cztery gniazda Ethernet, gdzie podłączamy komputery albo serwery, albo inne urządzenia. Tutaj mamy charakterystyczne gniazdo zerowe. To jest gniazdo, do którego podłączamy wejście internetowe. I to wejście tutaj za pomocą różnego rodzaju zasad może być filtrowane i tutaj wyjście, czyli zasady mogą być na wejściu i na wyjściu każdego portu oraz na wyjściu informacji z firewalla do internetu i wejściu informacji z internetu do każdego z tych portów. To jest gniazdo konsolowe do konfiguracji, pierwszej konfiguracji firewalla. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z technologią Cisco, zawsze zaczyna się konfigurację właśnie od wetknięcia charakterystycznego przewodu konsolowego, który ma takie wejście tutaj, a kończy się takim złączem. I tutaj jak nie macie takiego złącza RS-232, to w komputerze to można przejściówkę na USB kupić, nie ma z tym problemu. Tu jest oczywiście zasilanie, no i blokada oczywiście, żeby nie doszło do kradzieży. Więc tak wygląda PIX. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak wygląda taki przykładowy firewall. Jest to sprzętowy firewall, więc tutaj on filtruje tutaj pakiety, które wchodzą i wychodzą z sieci komputerowej prywatnej do internetu i wchodzą z internetu do sieci. Oczywiście to jest bardziej na biura. Ten firewall 501 umożliwia utworzenie 10 tuneli VPN, tu widzimy seria 501, tak jak mówię, dość stara seria. 515 była bardzo popularna w sieciach korporacyjnych, a teraz oczywiście są popularne te ASA, czyli kolejna po prostu rodzina firewalli. Po drugie, wersje PIX-a były też oferowane w postaci kaset Blade'a do serwerów Blade, różnego rodzaju modułów do serii np. przełączników firmy Cisco Catalyst 6500 lub routerów 7600 tej firmy. Więc tak jak mówię, wy orientacyjnie w domach widzieliście i macie przeważnie firewalle sprzętowe, ale w momencie, kiedy np. sieć składa się z setek komputerów, jest ciężko instalować po prostu firewall oddzielnie na każdym punkcie końcowym, czyli każdym komputerze czy laptopie, stosuje się właśnie takie urządzenia firewall. I na zakończenie powiem, w jednym z następnych odcinków pokażę, w jaki sposób konfigurować ten firewall, jak wygląda w ogóle panel administracyjny takim firewallem. Więc można to poprzez komendy systemu operacyjnego PIX OS konfigurować.
albo konfigurować za pomocą środowiska graficznego w przeglądarce.